Myślę, że zgodzimy się, że oglądaliśmy dobre spotkanie, prowadzone w dobrym tempie. Bardzo duża ilość sytuacji. Myślę, że takimi cichymi bohaterami dzisiaj są, są dwaj bramkarze, którzy wybronili. W niektórych sytuacjach się wydawało, że jedyne co może być to, że piłkarz szepocze w siatce, jednak zarówno Zbyszek, jak i Zubas stawali na wysokości zadania. Myślę, że kibice się na pewno nie nudzili. Myślę, że w pierwszej połowie mecz był bardzo wyrównany, z lekkim akcentem tutaj na gospodarzy, natomiast w drugiej brakło nam trochę czasu, nie ukrywam, że ta bramka dodała nam skrzydeł, natomiast strzeliliśmy ją zbyt późno, ale i tak myślę, że wynik remisowy na boisku tak dobrego zespołu jak pod Beskidzie, to jest wynik, który jest dla nas pozytywny. Dziękuję. No cóż, chyba nie trzeba być tutaj wielkim znawcą futbolu, żeby zauważyć, że chyba opadliśmy z sił nieco po pierwszych 55 minutach. Spodziewaliśmy się tego po powtorkowych męczarniach w błocie tutaj. Nie do końca nasz plan udało się zrealizować, żeby już w pierwszej połowie rozstrzygnąć losy tego spotkania, stąd odważnie, agresywnie, sporo sytuacji bramkowych. Nasz plan do końca się nie powiódł, chociaż 1-0. Później tak naprawdę nie bardzo byliśmy w stanie fizycznie podnieść się i spróbować skontrować. Tym bardziej wielkie słowa uznania dla tych ludzi w szatni za to, że byli w stanie po wtorku zagrać taką pierwszą połowę, jak grali, i nie przegrać dzisiaj z Koroną. Chyba wszystko. Dziękuję.